Ja już jestem w trasie. Mam nadzieję, że wszystko zabrałem, że niczego nie zapomniałem. Troszeczkę tego było. Zobaczycie później na wideo, co i jak, co dokładnie ze sobą zabrałem. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz w terenie z nowym moim nabytkiem. Także mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawował. Mam nadzieję, że się dobrze dogadamy. Ciężko powiedzieć, czy się dopasuje do roweru, bo tutaj, jeśli mam być szczery, to bywa różnie. Jest troszeczkę cięższy niż poprzedni mój model, bo waży 14,5 kg, poprzedni ważył około 12 kg. Także 2,5 kg robi robotę. Dodatkowo koła są tak większe, bo z 26 przeskoczyłem na 27,5. Także jazda będzie naprawdę zupełnie inna. No i co, niebawem spotkamy się na zjazdach, także do zobaczenia. Dojechałem na miejsce, naprawdę cisza i spokój. Rewelacja. Przebieram się i zaraz lecę na rower. Także za chwilę się widzimy. Dobra, lecimy z tematem. Jestem już zwarty i gotowy. Rower już czeka. Także zabieramy się za jazdę. Do zobaczenia za chwilę na ścieżce. Dobra, lecimy z tematem. Jak miło i przyjemnie. W tamtą stronę najpierw. Miałem się dzisiaj wybrać do Szyrku, ale był taki korek na trasie, że pokazywało mi 2 godziny dodatkowego opóźnienia. Także zrezygnowałem na rzecz Bielska. Przyjechałem tutaj do Enduro Trains, do chłopaków. No niestety ścieżki te kreskują się głównie podjazdami. Jeśli chcemy sobie pozjeżdżać, nie ma wyciągu. No ale jak to mówią, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Trzeba robić swoje i tyle, tak? Także ja podjeżdżam i widzimy się niebawem. Nie wiem, czy właśnie to widzicie, ale tu przed sekundą spadła na ścieżkę taka dość fest gałąź. Jest ona również tutaj. Tak, przed sekundą wiatr tak zawiał, że ona spadła. Także to jeden z powodów, dlaczego warto mieć kask. Także przypominam, kask obowiązkowy na rower. No siemanko, siemanko, dojechałem na miejsce. Jestem już na Koziej Górze. Tam około 620 metrów jest przewyższenia, także trochę trzeba było kręcić, żeby tu wjechać. Temat, który chciałem dla Was poruszyć, to temat dotyczący oczywiście roweru, a tak naprawdę pewnej tematyki związanej z bezpieczeństwem. O co chodzi? Tak naprawdę teraz nawet jak podjeżdżałem, to uchwyciłem to w materiale wcześniej. Także za sekundkę tutaj zobaczycie, bo wkleję to, jak dosłownie gałąź spada na ścieżkę rowerową. Także zupełną podstawą jest oczywiście kask rowerowy, który zawsze musicie ze sobą mieć i musi on być na głowie, a nie gdzieś tam na kierownicy, bo często widuje się, jak inni rowerzyści jadą sobie z kaskiem na kierownicy. Także raczej to jest dość mocno nieodpowiedzialne, no ale to oczywiście ich sprawa. Dodatkowym tematem, który jest dla nas istotny, to jest obuwie. Powinno ono być takie typowo rowerowe, jakieś tam twarde obuwie, żeby podeszwa była twarda, nie miękka, bo jeżeli będzie miękka, to ciężko będzie
jeździć. Naprawdę będzie ciężko jeździć. Kolejną rzeczą, która może być dla nas naprawdę istotna, to jest plecak. Najczęściej polecam właśnie do typu sprzęt mieć ze sobą. Zawsze można coś wsadzić do środka, jakąś kurtkę, dętkę lub inne jakieś ważne rzeczy. Dobra, na temat tego, co powinniśmy zebrać na rower, kilka słów sobie powiedzieliśmy, czyli kask na pewno, buty, odpowiednie obuwie oraz plecak. To są takie trzy podstawowe rzeczy. Następnie czwartą rzeczą, która według mnie jest bardzo, bardzo istotna, to oczywiście telefon komórkowy, bo bez tego ani rusz. Gdyby się coś stało, to ważne, żeby mieć naprawdę możliwość wezwać siebie pomoc. Jeśli chodzi o sam plecak, to tak naprawdę bardzo dużo rzeczy powinno być w plecaku. Po pierwsze, dodatkowe oświetlenie. Jeżeli to, które mamy na rowerze, wyczerpałoby się, to tutaj możemy tak naprawdę się wspomóc w przypadku wieczora, jakiegoś czy tam późnego dnia. Dodatkowo, mojego jedno z ulubionych tak naprawdę, dodatkowa kasiurka, taka luźna stówka, jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Chodźmy dalej, lecimy dalej. Batoniki energetyczne. Ja dzisiaj mam, przyznam szczerze, pistację, także jak najbardziej polecam. Wiele osób, z tego co wiem, to jakieś tam sneakersy atakuje. Co jest według mnie bardzo istotne na rower, taki multi-tool, czyli taki klucz uniwersalny, w którym znajdziemy wiele możliwości. Możemy tym kluczem dużo zrobić. Zobaczcie, łyżka do opon, inne imbusy, nie imbusy, śrubokręty. Także warto się w to zaopatrzyć. Zerknijmy, co mam tutaj jeszcze. Kurtka przeciwdeszczowa. Według mnie bardzo ważna. Zobaczcie na pogodę. W obecnej chwili jest pogoda tego typu, że bardzo prawdopodobne, że będzie padać. Także kurtka na pewno by nam się przydała. Tym bardziej wiosną czy tam jesienią. Nie zapominamy o kurtce. Dodatkowa dętka. W przypadku, jeśli przebijemy oponę, oczywiście w rowerze, to ta dętka nas uratuje. No oczywiście, jeśli chodzi o dętkę, to musi być też pompka, bo inaczej tego nie napompujemy. Także bardzo ważne elementy. Ja włożę ze sobą jeszcze zapięcie rowerowe. Jakieś papierki. Zapięcie rowerowe może się przydać, jakbym gdzieś tam potrzebował wychodzić coś zjeść. No i rękawiczki mogą się przydać. Myślę, że o niczym nie zapomniałem, także jakby mi się coś przypomniało, to na pewno jeszcze dogram, bo tutaj chwilę jeszcze zostanę. Także do zobaczenia za chwilę, teraz puszczam wam troszeczkę ze ścieżki, którą właśnie zjeżdżałem.